Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Bardzo częstym pytaniem, które pojawia się na mojej skrzynce, to: Tomek, mój biceps nie rośnie, co mam robić? Dlatego dzisiaj analiza od A do Z poprzez błędy treningowe, błędy dietetyczne, błędy psychologiczne. Odpowiem na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że biceps nie rośnie, i powiem Wam, co dokładnie z tym można zrobić, żeby mieć wielkie łapy. Zapraszam! Pierwszym błędem jest nietrenowanie bicepsa w każdej jego możliwej funkcji. I te funkcje bicepsa to przede wszystkim zgięcie w stawie łokciowym, ale także zgięcie w stawie ramiennym i również supinacja nadgarstka. Więc warto jest wykorzystać wszystkie te trzy funkcje w ćwiczeniach. I tak na przykład ruchem, który będzie wykorzystywał supinację, jest uginanie hantli z supinacją stojąc. I tutaj zależy nam na tym, żeby obkręcać nadgarstek w miarę wykonywania tego ruchu, tak żeby mały palec znalazł się na górze. Warto jest też chwycić hantel zaraz przy nasadzie talerza, wtedy łatwiej Wam będzie wykonać ten ruch. Drugim ćwiczeniem, które będzie wykorzystywało funkcję zgięcia w stawie łokciowym, jest uginanie sztangi stojąc. Tutaj mój tip: jeżeli bolą Was nadgarstki, to stańcie przed sztangą, wyciągnijcie ręce z częścią zewnętrzną przed siebie i chwyćcie sztangę na takiej szerokości, jak wskazują Wam ręce. Przez to nie będziecie mieli dolegliwości bólowych przy tym ćwiczeniu. Tutaj to ćwiczenie można wykonywać na dwa sposoby: albo samym zgięciem w stawie łokciowym, albo właśnie możemy wykorzystać tą jeszcze jedną funkcję, czyli zgięcie w stawie ramiennym, i wysuwamy najpierw dłonie przed siebie, a dopiero potem robimy zgięcie w stawie łokciowym. Przez to jeszcze mocniej angażujemy biceps i jeszcze lepiej czujemy to ćwiczenie. Warto również zastanowić się, która głowa będzie bardziej aktywowana przy danym ćwiczeniu, i takie ćwiczenia wykorzystać w planie. I tak na przykład w momencie, kiedy mamy łokieć z tyłu ciała, na przykład przy uginaniu na wyciągu, będziemy bardziej angażować głowę długą, czyli jest to głowa po zewnętrznej stronie ramienia, natomiast głowa krótka po wewnętrznej stronie będzie bardziej aktywowana w momencie, kiedy mamy łokieć z przodu ciała. I możemy tutaj włączyć na przykład ćwiczenia na modlitewniku bądź uginanie hantli w oparciu o kolano. Nie zapominamy także o mięśniu ramiennym, który będzie wypychał ten mięsień dwugłowy do góry, przez co ta łapa będzie optycznie większa. I tutaj mięsień ramienny będziemy przetrenowywali w momencie, kiedy robimy uginanie hantli młotkowo. Kiedy mamy już całą wariację ćwiczeń na biceps, należy pamiętać o tym, żeby nie popełniać drugiego błędu, czyli tak zwane ego lifty bądź ćwiczenie bicepsa bez totalnie czucia mięśniowego. I tutaj badania pokazują jasno, że w momencie, kiedy robimy ten ruch dokładnie, skupiamy się na jego wykonywaniu, to mamy większą aktywację bicepsa, niż gdybyśmy robili go właśnie poprzez ego. I tutaj zdecydowanie jestem za czuciem mięśniowym, jak przy każdym ćwiczeniu izolowanym. Róbcie ten ruch powoli, skupiajcie się na pracy bicepsa, nawet patrzcie, jak on pracuje, bo wizualizacja tego ruchu da Wam lepszą aktywację i w konsekwencji lepsze przyrosty, także ego zostawcie w domu i róbcie ten ruch dokładnie, powoli, starannie. Trzecim podstawowym błędem treningowym jest niekontrolowanie w żaden sposób progresu, i to robi 90% ludzi na siłowni w ten sposób, że po prostu przychodzą, robią na przykład 3 serie po 12 powtórzeń, idą do domu bez żadnej kontroli progresu. Ja tutaj polecam po prostu ustalić sobie przedział powtórzeń, czyli macie do zrobienia 3 serie od 8 do 12 powtórzeń i na przykład na jednym treningu robicie 3 serie 8, 3 serie potem 9, 3 serie 10, 3 serie 11. Jak zrobicie 12, to zmieniacie hantel i znowu wracacie na 8 powtórzeń. I tak możecie progresować bez końca, ale dokładnie zapisujcie to, jakim obciążeniem robicie, i starajcie się albo dodawać powtórzenia, albo progresować technicznie, lepiej skupiając się na pracy tego mięśnia, albo właśnie dodając ciężaru w postaci kolejnego hantla. Także progres tutaj również jest kluczowym zagadnieniem. Czwartym podstawowym błędem jest oczywiście błąd dietetyczny, czyli ludzie mają nadzieję, że poprawią jakąkolwiek partię mięśniową w warunkach utrzymania bądź deficytu energetycznego. Rekompozycja jest jak najbardziej możliwa, o czym mówiłem w innym materiale, natomiast jeżeli zależy Wam na optymalnej i jak najlepszej rozbudowie danego mięśnia,
to musimy być na masie, musimy być na surplusie, bo wtedy łatwiej jest nam progresować i łatwiej jest budować nam masę mięśniową. Dlatego nie uczcie się, że na redukcji coś poprawicie. Jest to możliwe, ale nie jest to wykonalne dla każdego i w każdych warunkach, więc dużo lepiej po prostu skorzystać z pełnego potencjału na surplusie energetycznym. I piąty, bardzo popularny błąd, to nawet w momencie, kiedy robisz wszystko dobrze, masz wszystko poukładane, to i tak z całą pewnością brakuje ci cierpliwości. I tutaj nie masz co każdego tygodnia mierzyć sobie obwodu ramienia, bo nic ci to nie da. Gdyby twój biceps rósł w tempie 1 cm miesięcznie, to po roku byś miał plus 12 cm i jakieś 45 cm w łapie. Jest to po prostu niemożliwe. Dlatego kontrola obwodu ramienia raz na 3-4 miesiące w zupełności wystarcza, plus kontrola wizualna na przykład na zdjęciach, i to na cierpliwości. Biceps nie będzie rósł zbyt szybko, bo jest to mała partia, która nie rozwija się w tempie błyskawicznym, tak jak niektórzy myślą. Dlatego kontrolowanie jego pomiarów co tydzień totalnie mija się z celem. I należy też zapamiętać, że wielkość bicepsa, wielkość naszych łap jest ściśle skorelowana z tym, ile ogólnie mamy masy mięśniowej. Więc czasami warto jest po prostu skupić się na rozwoju naszej sylwetki, robić ciężkie ćwiczenia wielostawowe, progresować na nich, konsekwentnie budować masę mięśniową i dopiero w dalszej kolejności skupić się na łapach w momencie, kiedy są one nieproporcjonalnie małe. A w większości przypadków tak nie jest, tylko ludziom się wydaje, że mają małe łapy, a one są po prostu proporcjonalne do wielkości masy mięśniowej, którą mają. Dlatego cierpliwości to jest maraton, a nie sprint. Tutaj nic nie ma za 5 minut i należy konsekwentnie budować masę mięśniową, żeby zobaczyć jakiekolwiek efekty. Okej, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Możecie też zadawać pytania w komentarzach na dole. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam.